Hej, witajcie, z tej strony Blow. Dzisiaj mam dla was Call of Duty Ghost. Grałem sobie tutaj Honey Badgerem na mapie Wait Out i to jest Team Deathmatch. Dobra, nie przedłużając, mam dzisiaj do was parę jakby informacji i jakiś temat fajny zrobię. No i dobra, najpierw ta informacja. Chciałem podziękować jednemu youtuberowi, który nosi nick Graf. Powiem wam, robi zajebiste filmiki, bardzo mi się podobają i mnie wspomógł, to jest też ważne. No ale dobra, podziękowania z twojej strony, dzięki chłopie. Dobra, teraz przechodzimy do tematu. Tematem jest, co by mogli zmienić w Ghost. Oczywiście na PC-cie, ja tak mówię też, ale odnosi też się to wszystkich konsol, bo to wszystko, co mi nie pasuje, to jest też na wszystkich konsolach i w ogóle na wszystkich platformach. No i dobra, zaczynamy komentarz. Tak, co by mogli zmienić w Ghost, żeby go jakoś tak naprawili, żeby ludzie jakoś się bardziej do niego przekonali? Przede wszystkim, według mnie, powinni zmniejszyć mapy. To jest taka jedna rzecz. Powiem wam, mapy, one są zajebiste według mnie, bardzo mi się podobają, ale no dajmy spokój, za duże są i bardzo sprzyjają kamperom, to trzeba przyznać. Kamperów jest w goście bardzo, ale to bardzo dużo, ale jeszcze na tej mapie Stowhaven to tam jest już od groma, powiem wam, od groma. Na tej mapie to się w ogóle nie opłaca grać. Teraz grałem, powiem wam, tu na Wait Out, powiem wam, bardzo dobry filmik, bardzo dobry meczek, aż się nie spodziewałem, że taki nagram. Wiadomo, to nie jest jakiś kem ani nic w tym stylu, bo ja jestem bardzo przeciętnym graczem, jeśli chodzi o Call of Duty, a teraz jeszcze przerzuciłem się, bo kiedyś miałem PS3, teraz się przerzuciłem na kompa i powiem wam, no ciężko się gra ogólnie w te FPS-y, w BFA też bardzo mi ciężko się gra, a no ale jakoś powoli się, jakimiś małymi kroczkami się do tego przyzwyczajam. A tu powiem wam, to jest mój drugi meczek w Ghosta i tu nawet ładny wynik se tutaj ugrałem, jak dla mnie. No ale dobra, co jeszcze by mogli zmienić w tym goście? Druga rzecz, powinni zmienić liczbę graczy. Nie, że Grand War, tylko powinni ogólnie dać, jak już są takie mapy, to powinni tych graczy dać dużo powinni tych graczy dać. Następna rzecz to jest taka, że powinni szybkość zabijania zmniejszyć. Powiem wam, tutaj to jest masakra na tym goście. Mnie to tak denerwuje, że dobra, może fajnie, też szybko zabijam, ale co z tego, że na chwilę wejdę, wyjdę gdzieś i od razu mnie ktoś zabije. To jest, powiem wam, to jest masakra. To ja nie wiem, jak tu nabijać jakieś kema albo co, powiem wam. Ten gra właśnie nabija kemy i dla niego wielki szacunek. Jak on to robi, to ja nie wiem. Właśnie oglądam go i jak patrzę, to się dziwię, jak on to robi. Ale powiem wam, Ghost na PC-ta nie jest aż taki zły, jak wszyscy mówią. Mi się nic nie tnie, na 60 FPS-ach mi lightowo chodzi, z nagrywaniem oczywiście. I jestem bardzo dumny z tego, bo rzadko komu się nie tnie Ghost. Dobra, następna rzecz, to mogliby zmienić w goście, no to powiem wam, zmniejszyć te perki, bo perków to za dużo ich zrobili, po co tyle, ja nie wiem, za dużo tych perków, no i to powinni zmniejszyć. Następna rzecz to jest taka, że powinni ten Panic Knife i powiem wam, ja z tymi psami to ja nie mam żadnych problemów na razie, bo ja mało grałem, ale jak słyszałem, no to są duże problemy z tymi psami i powinni psy i Panic Knife'a jakoś, bo są teraz overpower, nie? I trzeba trochę je zrapić, nie? I powinni właśnie takie coś zrobić. I oczywiście optymalizacja na PC-cie. Ja z tym nie mam problemów, już wam mówiłem, ale na przykład mój kolega, co mi pożyczył Ghosta, ma największy problem. No i właśnie powinni to zrobić. Dobra, filmik dobiegł końca. Ja się będę powoli z wami żegnał. Wynik to był taki, mówię wam, przeciętny, 13-6, ale ja lepszego nie umiem ugrać. Zobaczymy, może jakiś lepszy się wpadnie. No ale dobra, ja się powoli będę z wami żegnał. Do zobaczenia, cześć!